Częstą praktyką w branży medycznej jest świadczenie przez lekarzy pracy na rzecz kilku pracodawców. Lekarze poszukują dodatkowych źródeł dochodów, placówki zdrowia, specjalistów, których w wielu dziedzinach medycznych wciąż brakuje. Dopuszczalność tej praktyki, choć nie zakazana przez przepisy prawa, budzi poważne wątpliwości. Na jakich zasadach zatrudniani są lekarze? Lekarze mogą pracować zarówno na podstawie umowy o pracę, jak również umowy cywilnoprawnej. Najczęściej jest to umowa zlecenie. Ostatnio taką tendencją dosyć powszechną jest zawieranie tak zwanych kontraktów lekarskich, czyli są to najczęściej kontrakty cywilnoprawne. Oczywiście kwestią sporną jest, czy praca określonego rodzaju powinna być wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej, bo bardzo często w szpitalach zawierane są tego typu kontrakty. Z tego co wiem, Inspekcja Pracy ma sporo zastrzeżeń, jeśli chodzi o rodzaj zawieranej umowy. Moim zdaniem praca szpitalna jest typową pracą podporządkowaną i występuje tam tyle cech stosunku pracy, że zawieranie w szpitalach kontraktów cywilnoprawnych jest po prostu naruszeniem przepisów prawa pracy. Dlaczego szpitale zawierają te kontrakty cywilnoprawne? Głównie dlatego, żeby nie stosować przepisów o czasie pracy. Dlatego, że jeżeli mamy lekarza zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej, to do niego nie stosują się przepisy dotyczące norm czasu pracy dobowych, tygodniowych, okresów odpoczynku. Także jest to prawdopodobnie jeden z głównych powodów, oprócz wątków finansowych związanych z ubezpieczeniem społecznym, ze składkami na ubezpieczenia społeczne, to jest to jakby podstawowy wątek. Natomiast jeśli chodzi o pracowników, o lekarzy, którzy pracują w ramach umowy o pracę, to przepisy zarówno kodeksu pracy, jak i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nie zawierają regulacji, która by zakazywała pracy lekarzowi na kilku etatach u różnych, na przykład pracodawców. Wprowadzona w kodeksie pracy definicja doby pracowniczej ma na celu ochronę pracowników przed nadmiernym obciążeniem ich obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy i zapewnienie im odpoczynku pozwalającego na regenerację fizyczną i psychiczną organizmu. Lekarz zatrudniony w więcej niż jednym zakładzie pracy, którego łączna suma godzin pracy przekracza normy czasu pracy, naraża się na zmęczenie, którego skutkiem może być wzrost liczby popełnianych przez niego błędów przy wykonywaniu zawodu. Taki przemęczony lekarz, który gna z jednego dyżuru na drugi, który nie ma czasu na odpoczynek, jest na pewno gorszym lekarzem. To nie ulega wątpliwości, bo zmęczenie, niewyspanie na pewno przyczynia się do tego, że ryzyko popełnienia błędów medycznych jest znacznie większe. I na pewno, jeżeli taki lekarz, który na przykład jest na nogach od 40 godzin, popełni błąd w sztuce medycznej i wstanie, czy to jeżeli będzie pracownikiem, to pozwany zostanie zakład opieki zdrowotnej, w którym jest zatrudniony, to zakład opieki zdrowotnej oczywiście ma też roszczenie regresowe do tego lekarza w przypadku, kiedy sprawę przegra. I jeżeli zakład opieki zdrowotnej na przykład nie u siebie go zatrudnił przez 40 godzin na dobę, tylko udowodni, że ten lekarz jakby przyjechał do niego już po innej pracy u innego pracodawcy w stanie określonego zmęczenia, jest to na pewno dodatkowa okoliczność obciążająca. Na pewno można tu się już jakiejś winy nieumyślnej można by było dopatrywać, ale no nie ukrywajmy, że procesy, jeśli chodzi o udowadnianie lekarzom popełnienia błędów w sztuce medycznej, są bardzo trudne, wieloletnie, jakby jest ich niewiele, chociażby ze względu na wysokie koszty sądowe. Ofiary błędów medycznych nie są zwolnione ustawowo, tak jak pracownicy na przykład, z ponoszenia kosztów sądowych, a są to sprawy o wysokie odszkodowania, więc ludzi po prostu poszkodowanych przez lekarzy często nie stać na toczenie tego typu spraw. No i oczywiście drugi problem to jest to, że opinie w tych sprawach piszą biegli również lekarze.